Nazywam się Wojciech Dimitrow, pracuję w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie trzy nowe sondy są w okolicy Marsa, dwie już dotarły na miejsce, weszły na orbitę i czekamy na trzecią sondę, która ma na pokładzie łazika marsjańskiego. Dotychczas, jakieś parę tygodni temu jeszcze, na orbicie znajdowało się tylko sześć orbiterów działających. Na powierzchni Marsa działa łazik Curiosity, który jest ruchomym laboratorium chemicznym, geologicznym. Oprócz tego mamy też misję InSight, która ma na pokładzie bardzo czuły sejsmometr. Pierwsze dwie sondy, które już weszły na orbitę, to sonda Nadzieja, Al-Amal, to jest sonda Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jest to stosunkowo mała sonda, jednak jest to duży sukces dla ich agencji kosmicznej. Druga sonda to sonda Tianwen-1. To jest chińska sonda, to jest bardzo ambitny projekt. Jeżeli uda się lądowanie na Marsie, to będzie zaledwie trzecie państwo, któremu ta sztuka się udała. Na pokładzie Tianwen-1 jest też łazik marsjański. I trzecia sonda posiada na pokładzie oczywiście lądownik i całkiem spory łazik marsjański, o którym za chwilę pewnie jeszcze szerzej powiemy. Jeżeli chodzi o pierwszą sondę, czyli Al-Amal, to jest stosunkowo mała sonda orbiter, który będzie zdalnie badał Marsa. Na pokładzie są kamery obrazujące w różnych zakresach widmowych. Jest tam też spektrometr pracujący w zakresie ultrafioletowym oraz spektrometr skaningowy pracujący w zakresie podczerwonym. Jeżeli chodzi o chińską sondę Tianwen-1, ona składa się z dwóch głównych części, czyli mamy orbiter i mamy lądownik z łazikiem marsjańskim. Chiny poczyniły ogromne sukcesy w ostatniej dekadzie. Tak naprawdę są w tej chwili trzecią, a może już drugą siłą w kosmosie. Dawno przegoniły Unię Europejską w tym względzie. Obawiam się, że nie tylko. Jeżeli im się uda, tak jak już mówiłem, to będzie trzecie państwo, któremu udało się wylądować na Marsie. Całkiem niedawno Chiny zakończyły misję z sukcesem, misję powrotną, która przywiozła próbki księżycowe z powrotem na Ziemię od ery Apollo. Praktycznie na Księżycu nic tak ważnego się nie wydarzyło. Łazik marsjański będzie lądował z pewnym opóźnieniem. Na początku on będzie znajdował się na orbicie razem z sondą i za parę miesięcy on odłączy się i wyląduje na powierzchni Marsa. Jeżeli to się uda, łazik zjedzie z lądownika po szynach i będzie badał powierzchnię Marsa. Jest to bardzo kompleksowa misja, takie większe sondy oczywiście są wyposażone w bardzo dużą ilość aparatury badawczej i te dane będą przesyłane z powrotem na Ziemię. Jeżeli chodzi o, moim zdaniem, najciekawszy projekt, to jest amerykańska misja Mars 2020, która na pokładzie ma łazik marsjański Perseverance, czyli wytrwałość, na pewno się wytrwałość przyda. To jest bliźniaczy robot do tego, który już znajduje się na powierzchni Marsa, czyli Curiosity. Jest to całkiem spore urządzenie, to jest ma gabaryty małego samochodu osobowego. Waga tego urządzenia jest prawie 1 tona. Mamy na pokładzie dużo bardzo ciekawych instrumentów, żeby wyobrazić sobie, jak skomplikowane to urządzenie jest. Wystarczy powiedzieć, że na pokładzie jest przemysłowy laser o dużej mocy, który potrafi zdalnie odparować fragment skały. Może ta skała osiągnąć temperaturę 10 tysięcy stopni. Potem można robić spektroskopię i analizę chemiczną tego materiału. Łazik potrafi również pobierać próbki. Wewnątrz łazika znajduje się
spektrometr rentgenowski, który potrafi bardzo dokładnie analizować skład chemiczny. Mamy oczywiście mnóstwo kamer, które analizują otoczenie. Niektóre kamery służą do poruszania się po powierzchni, a niektóre są do tego, żeby robić piękne kolorowe zdjęcia w dużej rozdzielczości. Jeżeli chodzi o tę ilość danych, które dostajemy, to ciekawostką jest to, że tak naprawdę istnieje coś w rodzaju międzyplanetarnego internetu, czyli sondy, które znajdują się w okolicy Marsa, retransmitują dane pochodzące z łazików w kierunku Ziemi. Nie zawsze łazik ma bezpośrednią widoczność ze względu na rotację Marsa, a to jest też bardzo wygodny sposób do przekazywania danych dalej. Podróż na Marsa aktualnie trwa około 200 dni. Trajektoria lotu wygląda w sposób następujący. Na początku musimy wyrwać się oczywiście z pola grawitacyjnego Ziemi. Do tego potrzebna jest rakieta nośna klasy ciężkiej. Dalej lot przebiega następująco. Prędkość takiej sondy jest porównywalna z prędkością Ziemi w układzie heliocentrycznym, czyli jest to około 30 km na sekundę. Sonda leci równolegle do orbity Ziemi, jednak oddala się stopniowo od Słońca i dogania po tych 200 dniach Marsa i może wejść na orbitę bądź wylądować, w zależności od celu misji. Ta podróż, drogę, którą musi przebyć sonda, to jest nawet kilkaset milionów kilometrów. Dodatkowym utrudnieniem jest łączność, dlatego że opóźnienia sygnału mogą być rzędu na przykład 10 minut. To powoduje, że potrzebujemy urządzenia automatyczne, które same potrafią podejmować decyzje i wykonać cały manewr wejścia na orbitę bądź lądowania w pełni automatycznie. Jeżeli chodzi o zagrożenia na drodze do Marsa, no to oczywiście bardzo trudne, oczywiście niebezpieczny jest start. Wiele sond było traconych jeszcze w okolicach Ziemi. Po drodze do Marsa dużym zagrożeniem jest promieniowanie kosmiczne, które potrafi uszkodzić elektronikę na pokładzie. No i oczywiście końcowa faza, czyli lądowanie bądź wejście na orbitę, jest dosyć dramatyczne. Kiedy sonda zbliża się do Marsa, ona ma prędkość rzędu kilku kilometrów na sekundę. Tą prędkość trzeba wytracić. Jeżeli chodzi o lądowanie, to zazwyczaj stosuje się hamowania aerodynamiczne w atmosferze Marsa. Mimo że ta atmosfera jest około stukrotnie rzadsza niż ziemska, to jesteśmy w stanie wytworzyć wystarczającą siłę hamowania, żeby spowolnić statek. Zazwyczaj pod koniec tej fazy odrzucane są osłony termiczne, mamy spadochrony i w niektórych przypadkach też stosuje się silniki hamujące. I oczywiście to jest krytyczna faza, w której no, wszystko się może zdarzyć. Szczęśliwie w ostatnich latach bardzo dużo projektów zakończyło się sukcesem. Mamy sporo misji łazików marsjańskich, które spełniły swoją misję bardzo dobrze. Przejechały dziesiątki kilometrów na powierzchni Marsa i oczywiście badania geologiczne i chemiczne prowadziły na powierzchni. Oczywiście czeka nas misja powrotna, czyli będzie musiał wylądować lądownik, który pobierze próbki i będzie na jego pokładzie też mała kapsuła, która będzie w stanie wrócić na orbitę. Prawdopodobnie na orbicie będzie na nią czekać większy statek powrotny, który będzie w stanie przetransportować ten materiał na Ziemię. Warto zwrócić uwagę na to, że łaziki marsjańskie to są bardzo kompleksowe, bardzo nowoczesne laboratoria chemiczne i geologiczne. Jednak nic nie zastąpi możliwości, jakie mamy na Ziemi, więc taka misja powrotna też będzie bardzo wartościowa naukowo.